Nieważne co robisz, bądź najlepszy. To mantra powtarzana przez Bertranda Larsena w książce Bez litości poznaj moc treningu mentalnego, która jest fundamentem dzisiejszego podcastu. Co sprawia, że jedni zdobywają olimpijskie złoto, a inni muszą zadowalać się czwartym miejscem? Co takiego robią zwycięzcy, czego my pozostali nie zdołaliśmy pojąć? Co ich motywuje, o czym marzą i co chcą w życiu osiągnąć? Co różni ludzi sukcesu od innych? Ludzie, którzy dokonują wielkich rzeczy, mają świadomość tych szczegółowych różnic. Wyrobili sobie dobre nawyki tam, gdzie większość z nas ma złe przyzwyczajenia i lepiej radzą sobie z podejmowaniem drobnych, lecz tych właściwych decyzji w codziennym życiu. I tu nie chodzi o talent, chodzi o wybór. Suma tych wszystkich wyborów może i nie stanowi aż tak wielkiej różnicy z dnia na dzień, ale z czasem na przestrzeni tygodni, miesięcy i lat staje się ona naprawdę znacząca. Czyli to, co możemy podsumować z pierwszych cytatów, to jest to, że chodzi o wybór. Chodzi o sumę tych wszystkich wyborów, bo te wybory się sumują na przestrzeni tygodni, dni i tygodni, miesięcy i lat. Jeżeli przez 3 miesiące Twoje treningi będą na 80% Twoich możliwości, a konkurencja będzie trenować na 100%, to kto będzie miał lepsze wyniki? Jeżeli będziesz trenował 2 razy w tygodniu, a konkurencja 4 razy w tygodniu, to na przestrzeni tych 3 miesięcy on wykona 48 jednostek treningowych, a Ty zaledwie 24. Jeżeli będziecie trenować tyle samo, ale on będzie się lepiej odżywiał, to kto będzie miał lepszą regenerację? Kto będzie miał więcej paliwa na treningu? I o tym właśnie mówi Larsen. Detale. Ok? I cytując, o to właśnie chodzi w treningu mentalnym. By skorygować nieco przyzwyczajenia już dziś, żeby na dłuższą metę osiągać nieco lepsze wyniki. Czy mam wstać od razu, czy poleżeć jeszcze trochę? Czy zjem zdrowy lunch, czy kupię sobie coś w McDonaldzie? Ok? I kolejny. Kawałek po kawałku. Wszędzie idzie o drobiazgi. W każdej minucie i w każdej sekundzie. Będziemy walczyć o każdy cel. Wydrzemy z siebie i z przeciwników resztki sił, walcząc o dosłownie każdy kawałek. Bo gdy dodamy je do siebie, to będzie różnica między zwycięstwem a klęską. Te drobne różnice stają się decydujące na przestrzeni od 5 do 15 lat we wszystkich środowiskach, w których panuje ostra rywalizacja. Zwycięzców dzieli od całej reszty niewielki dystans. I jak mamy biegi na przykład na 100 metrów, to dobrze wiecie, że tam o mistrzostwie decydują ułamki sekund. Czyli właśnie te detale, o których cały czas on mówi. I przechodząc dalej, w gruncie rzeczy wiemy, co powinniśmy robić, ale nie jesteśmy w stanie się z tego wywiązywać. Sęk w tym, żeby najpierw ustalić, czego się naprawdę chce, bo potrafisz więcej niż ci się wydaje. I naprawdę dasz radę, jeżeli chcesz. W takich momentach rodzą się decyzje, a ty pojmujesz, że znalazłeś cel, który jest tak ważny, że jesteś gotów zrobić naprawdę wszystko, aby go osiągnąć. Decydujesz się zrobić coś, wprowadzić jakąś radykalną zmianę w życiu i nagle widzisz wszystko w zupełnie innym świetle. Ważna jest taka codzienna inspiracja do podejmowania właściwych wyborów i poczucie, że jest się naprawdę dobrze przygotowanym. Bo to w codzienności rozgrywa się największa bitwa. Okej. I Larsen, będąc trenerem mentalnym zawodowych sportowców, bardzo często prosił ich nawet SMS-ami w ciągu dnia, żeby pamiętali, że ich konkurencja też dzisiaj trenuje i że powinni być od nich chociaż odrobinę lepsi. On im przypominał o celu, przypominał im o marzeniu i dawał też taki bodziec, który właśnie brzmi: konkurencja też dzisiaj pracuje. Jeżeli teraz jesteś w miejscu, w którym twoja konkurencja nie jest zbyt mocna, bo to na przykład poziom amatorski, to skoro ty chcesz stać się profesjonalistą, to zapewniam cię, że ci profesjonaliści trenują. I nie obchodzi mnie, w którym miejscu jesteś teraz. Nie porównuj się z ludźmi, którzy cię otaczają, tylko porównuj się z ludźmi, którzy są w miejscu, w którym ty także chcesz być. Bo to z nimi będziesz konkurować i to z nimi powinieneś konkurować już dziś. Więc wróćmy do cytatów. Kładąc się spać, wiesz, że jutro będzie wyglądać z grubsza tak samo jak dzisiaj. Czyli kolejny dzień, w którym nie posuniesz się do przodu w żaden widoczny sposób. Jeśli nie zmienisz swojej motywacji, swojego nastawienia, swoich zachowań i przyzwyczajeń, to gdzie będziesz za 10 lat? No pewnie w tym samym miejscu i na tym samym poziomie, co obecnie. Czy tego właśnie pragniesz? Bo wiesz, odczuwamy naturalny lęk przed zmianą.
Mamy swoje przyzwyczajenia, a wszystko, co nieznane, wywołuje u nas dyskomfort. Kiedy ja odczuwam dyskomfort, to myślę sobie, że to dlatego, że robię coś tak, jak trzeba. Czyli rzucam wyzwanie samemu sobie, mówię, teraz jest nieprzyjemnie, teraz cię boli i większość ludzi poddałaby się już tutaj, dlatego właśnie ty pójdziesz dalej. Zdarzyło mi się kiedyś w lesie ujrzeć dwie drogi. Pojechałem tą mniej uczęszczaną. Reszta wzięła się z tego, że to ja ją wybrałem. I to nie iloraz inteligencji, ani oceny w szkole, ani też majątek rodziców przesądzają o twoim powodzeniu lub porażce. Liczy się to, jak zarządzasz swoimi myślami. Dlatego właśnie ogromne znaczenie mają pytania. Jeżeli udało się jemu czy jej, to czego potrzeba, żeby udało się i mnie? Jeżeli on czy ona zdołali poprawić swoje wyniki jako, nie wiem, sprzedawca, adwokat, to czego potrzeba, żebym zrobił to samo? Jeśli on czy ona zdobyli Mistrzostwo Świata, to co muszę zrobić, żeby następnym razem tytuł przypadł mnie? Odkrycie czegoś, o co mamy ochotę się bić bez względu na okoliczności, to jest rzecz absolutnie zasadnicza. Muhammad Ali powiedział kiedyś, że gdyby nie boksował, to prawdopodobnie zostałby śmieciarzem. A gdyby tak się stało, to byłby najlepszym śmieciarzem na świecie i nosiłby po 4 kubły naraz. No i w tym momencie wracamy do mantry z początku podcastu, która brzmi: nieważne co robisz, bądź najlepszy. I co ciekawe, Larsen zwraca uwagę na położenie innych osób, że są inni, będący w dużo gorszej sytuacji niż ty i że oni zdołali osiągnąć sukces. Czyli że nie wypada ci narzekać, bo na świecie jest naprawdę nieskończenie wiele osób, które każdego dnia walczą o zaspokojenie totalnie podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, picie czy chociażby ciepło. I wspomina też o sytuacjach, w których ludzie mają jakieś cele czy tam pragnienia, ale nie są gotowi przyjąć na siebie konsekwencji dążenia do niego czy do nich. I to oznacza, że nie są gotowi zapłacić ceny za sukces. Ciężko jest im zrezygnować z niezdrowego jedzenia, z imprez, znajomych. Nie chce im się trenować codziennie, nie mówiąc o wkładaniu w to całego serca. I właśnie to odróżnia najlepszych od najgorszych. Profesjonalistów od amatorów. I wróćmy do cytatów. Chcesz poświęcić lata swojego życia na robienie tego, czego oczekują od ciebie inni? Na zajęcia, których nawet nie lubisz? I to w sytuacji, w której masz tyle szczęścia, że możesz wybierać? Jeżeli zaangażujesz się w to tylko częściowo, to możesz mieć pewność, że nic z tego nie będzie. Bo tysiące innych mają odwagę grać wabank. Masz tylko jedno życie, jedną możliwość, jedną szansę. Nie marnuj jej, opowiadając, że boisz się porażki. I gdyby na przykład Peter Nordhag zwalniał za każdym razem, gdy coś go zaboli, nigdy by się nie dowiedział, że jest w stanie dotrzymać kroku najlepszym biegaczom na 50 km całą drogę do celu, a potem nawet wyprzedzić ich na finiszu. Odkrył to tylko dlatego, że był w stanie znieść ogrom bólu. Bjorn Borg był sportowcem totalnym, w pełnym tego słowa znaczeniu, bo już jako 12-latek spędzał na grze w tenisa 9 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Żaden z jego konkurentów nie mógł nawet mierzyć się z jego umiejętnością koncentracji i utrzymania skupienia i takim pozostawaniu w wybranym trybie pracy przez cały kilkugodzinny mecz. Okej, i teraz kim chciałbyś być? Z pewnością tym, kto w obliczu przeciwności okaże się dumnym, twardym, kreatywnym i cierpliwym człowiekiem. Kimś, kto nigdy się nie poddaje. Kimś, kto motywuje innych. Kimś przekonanym o tym, że w miejscu, gdzie inni rezygnują, on będzie gotów przejąć pałeczkę. Że to wtedy pokaże, kim naprawdę jest i co w nim drzemie. Bo to wtedy, gdy dajemy z siebie odrobinę więcej, kiedy jesteśmy zmęczeni i otacza nas mrok, musimy wycisnąć z siebie siódme poty, bo właśnie wtedy oddziela się ziarno od plew, odróżnia zwycięzców od całej reszty. To w takich chwilach, okresach, sytuacjach dochodzą do głosu charakter i siła. To wtedy, gdy myślimy, że jesteśmy w stanie znieść więcej niż nam się wydawało, że co nas nie zabije, to wzmocni, wtedy, gdy boli, rodzi się potencjał i to fantastyczne końcowe uczucie zwycięstwa. Magia dzieje się wtedy, kiedy myślimy o marzeniu, celu i mówimy sobie, że dzisiaj znów zbliżymy się do niego o krok, wbrew niesprzyjającym okolicznościom. Gdy kochasz to, co robisz,
Wówczas o tym, jak daleko zajdziesz, będzie decydowała Twoja umiejętność podjęcia długotrwałej, zdyscyplinowanej, ciężkiej i zorientowanej na cel pracy. Być asem to mieć świadomość dokonywanych wyborów. Zanim podejmiesz decyzję, powinieneś wiedzieć, dlaczego decydujesz tak, a nie inaczej. I jeśli zdecydujesz się żyć inaczej niż wszyscy, być może od czasu do czasu będziesz czuł się samotny, narażony na krytykę. Ale przyjmij to jako dobry znak, bo być asem to znaczy myśleć inaczej niż inni. Dzięki za Twój czas. Tym akcentem kończymy dzisiejszy podcast i mam nadzieję do usłyszenia następnym razem.